Nasza lokalna społeczność oddaje dziś cześć i chwałę bohaterom Powstania Wielkopolskiego. Pamiętają o swoich bohaterach. W Strzałkowie zorganizowane zostały obchody 104. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Tradycyjnie ich miejscem była okolica Pomnika Powstańców Wielkopolskich oraz mural zlokalizowany przy ulicy o tej samej nazwie. Strzałkowo zawsze pamiętało o Powstańcach Wielkopolskich, bo fakt funkcjonowania na terenie Strzałkowa placówki oświatowej, szkoły podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich, ulica Powstańców Wielkopolskich, pomnik Powstańców Wielkopolskich i niedawno, bo w stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ten mural, przy którym stoimy. I bardzo mnie cieszy, że również młodzież z tej szkoły, szkoły imienia Powstańców Wielkopolskich, chce pamiętać o patriotach, dzięki którym Polska została włączona do wolnej już Rzeczypospolitej. Ta część Wielkopolska, ta część, w której my żyjemy, to dla nas bardzo ważne i dzisiaj tym happeningiem młodzież udowodniła, że pamięta i jestem przekonany, że będziemy pamiętać, że bez Powstania Wielkopolskiego Wielkopolanie nie wróciliby tak szybko do macierzy, do wolnej Rzeczypospolitej. Historię wspomnianych wydarzeń przybliżyli zebranym uczniowie klasy 6 B z ZSP Strzałkowo pod opieką Michaliny Mogiłki i Beaty Zimniewicz. Tego typu wydarzenia, oprócz kultywowania pamięci, mają również ważny aspekt edukacyjny. Na pewno ważna jest pamięć historyczna. To, żeby rolę Powstania Wielkopolskiego w narodzie polskim podkreślać i uwidaczniać. Jedyne zwycięskie powstanie. Ale oprócz tego jednostkowo powstańcy i ich cechy osobowościowe. To one muszą determinować kształtowanie młodego człowieka. Ja już wspomniałem wcześniej o pracy organicznej, o pracy u podstaw, o takim codziennym trudzie, który prowadzi do sukcesu. I myślę, że to są najważniejsze cechy, które chcemy wpajać młodym ludziom na wzór powstania i powstańców wielkopolskich. Wydarzenie zakończył mini koncert orkiestry dętej OSP Strzałkowo. Na wszystkich zebranych czekała też gorąca grochówka lub czekolada.